to nawet robię w spektaklu. Jak mówię o pejczyku. I pejczyk, iha! No to już są nasze, to już ze mnie wychodziło. Zapraszam Was na dobry przelot. Jeśli Wam się spodoba, śmiało subskrybujcie, komentujcie, wpadajcie częściej i dajcie znać, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnych rozmowach. Bawcie się dobrze. Robimy dobry przelot. Hej. Tak jest. Michał Milowicz, bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję za przybycie. Ja również. Dzięki za zaproszenie. Zaszczyt dla mnie. No i właśnie przed chwilą Ci powiedziałem, że wychowywałem się na Twoich filmach i też z tego względu, ale... A ja powiedziałem, że się nie obrażam, bo się za młodo czuję. Tak jest. I dobrze, bo to taki stan umysłu. I z czego wynika to właśnie, że się tak młodo czujesz? Że z tego, że charakteru... jestem młody. Zobaczysz za 20 lat, jak się będziesz czuł. Ja myślę, że ty jesteś akurat takim charakterem, że i za 20 lat będziesz się czuł młodo. Myślę, że tak, tak. Jak mój tatuś kończył 70 lat, to mówił, synku, nigdy nie przypuszczałem, jak robiliśmy misia, że będę tak młody w tym wieku. Więc ja tym sznytem i tą drogą podążać będę na pewno. Tak, okej. To a propos twojego taty, bo wyczytałem dwie takie sprzeczności. Wiem, że spektakl, czy musical Metro był dla ciebie, wiesz, ważnym etapem twojego życia. Chyba 1100 spektakli zagraliście, prawda? No znalazłem dwie informacje, trochę sprzeczne, że do tego musicalu dostałeś się dlatego, że ojciec gdzieś wyczytał o castingu i cię wysłał, a drugą informację to widziałem Janusza Józefowicza, wypowiedź o tym, że on cię wypatrzył szalejącego w klubie Park i że do ciebie podbił. To co jest prawdą? Prawdą są dwie rzeczy. Po pierwsze, prawda jest taka. Wróciłem z treningu do domu i tata mi powiedział, że jest casting. Casting do pierwszego musicalu, gdzie Janusz Józefowicz, Janusz Stokłosa w Teleekspresie ogłosili, że będzie casting. Poprzedniego dnia wieczorem, znaczy wieczorem, poprzedniego wieczora oglądaliśmy razem wespół zespół z rodzicami, wtedy miałem 18 lat, musical Chorus Line. I ja wtedy im mówiłem, zobaczcie, przecież ja bym tak chciał, ja bym tak mógł tańczyć, śpiewać, grać, bo wiedzieli, że mam inklinację od zawsze do tańca, do śpiewania, do grania. I następnego dnia właśnie pojawił się Janusz Józefowicz z Januszem Stokłosą z tym obwieszczeniem, że będzie casting. A więc jak wróciłem z treningu, tata powiedział, w niedzielę synek, jedziemy? Ja mówię, no tato, no tak, tylko tu co ja tam muszę przygotować się? Nie wiem, weź dres i już. No i tak zrobiłem. Tam na castingu pierwszym poznałem Chrisa, czyli Krzyśka Adamskiego, który jest choreografem głównym i reżyserem ruchu scenicznego chociażby w Twoja twarz brzmi znajomo. Krzysiu wtedy był na tym castingu i razem zagraliśmy właśnie ponad 1100, myślę, spektakli Metra finalnie. I Krzysiu mi wtedy pożyczył gitary, pamiętam, na casting, jak szedłem, bo był wokalny i był taneczny. Natomiast Janusz miał taki przelot, mówię o Januszu Józefowiczu, że on nie kojarzył wszystkich, którzy przychodzą, ponieważ to jest tak jak z Mam Talent. Udział w castingu brało, bo ponieważ castingi odbywały się z tygodnia na tydzień, to przez sobota, niedziela, w różnych miastach, a nawet w różnych krajach. Tego było setki, chyba tysięcy ludzi się przez to przewinęło. Więc Janusz tak od razu mnie nie mógł nie skojarzyć, nie zapamiętać. To jest logiczne dla mnie. I jak razem z Mańkiem Czajką byli w parku, a ja akurat tam chodziłem do parku, bo show dance, break dance, wtedy myśmy się tam, zamiast się tłuc, to myśmy się tłukli na taniec. To była fajniejsza forma była tłuczenia się. Bardziej przyzwoita w każdym razie. I takie bójki, jak w tych amerykańskich filmach. Co ty gadasz? Wow. No tak, tak. To były takie bójki taneczne. I tam mnie zobaczyli, wypatrzyli, ja mówię, ale ja byłem na eliminacjach, tak, tak, ja chodzę i tak, więc to było okay. Dwa w jednym, że tak powiem, a Janusz może nie pamiętać, że ja już byłem, bo to jest, no, mówię, dla mnie naturalne, to były tysiące ludzi, to jak... Ale to był który, tak patrząc na twoją... Który to rok był? No tak, to były początek lat 90. albo koniec 80. musiał być, to tak? To był koniec 80. No właśnie, miałeś 18 lat. 89 rok to był. Wow. I to jak ty tam wywijałeś na tym parkiecie, że tak cię... No wywijałem, no tręciliśmy breakdance, showdance, to wtedy to było totalnie modne, to przyszło z Ameryki i byliśmy zafascynowani tym.
Jarek Staniek był taki główny choreograf, który potem bardzo dużo zrobił w tej materii. Mistrz Polski w breakdance, showdance, i od niego podpatrywaliśmy. No to były cudne czasy. Fantastyczne to było. Tak, właśnie wyczytałem też, że w liceum grałeś tego Elvisa, bo do tego też dojdziemy, do spektaklu Elvis, bo to też fantastyczna historia. Ale że jak sobie gdzieś tam widziałem też twoje nagrania z przeszłości, no to miałeś taką białą, blond grzywę, jak George Michael po prostu. Bo on się robi na słońcu. Ja zawsze wszyscy myśleli, że ja farbuję. Nauczycielki w ogólniaku, jak przyjeżdżałem po wakacjach, to mówiły, masz iść do fryzjera i zrobić porządek z włosami. Ja mówię, ale pani profesor, ja słońce, nikt nie wierzył. Mi się tak utleniały włosy od słońca, że byłem biały. Naprawdę, wyglądały, że jakbym wyszedł z farbiarni. I cię cisnęli w szkole za to, tak? Cisnęli i trenerzy mnie cisnęli, bo ja byłem lekkoatletą i tak dosyć poważnie, bo w kadrze Polski już i cisnęli mnie, że, no, że sportowiec nie może mieć długi włos, bo ja mam dłuższe włosy zawsze i jeszcze do tego jakiś farbowany. A ja mówię, ale przepraszam trenerze, moje włosy nie wpływają na szybkość mojego biegania, a kolor mam od słońca i nic z tym nie zrobię. No i to, a na pałę się nie obetnę, bo taki jestem, że nie. No i taka była rozmowa. A to byłeś takim zuchwałym trochę uczniem i... Trochę byłem i przyszedł trener do mojego, do domu, do taty, żeby się zobaczyć z tatą, bo byłem niepokorny i mówi, że syn powinien obciąć włosy, że to tak inni sportowcy nie mają, jaki on tu daje przykład. A tata powiedział, wie pan co, czy syn robi wyniki? No robi. No to niech, zostaw go pan w spokoju, ja go wychowuję. I taka była rozmowa. Ej, to ekstra, to miałeś też dużo takiego wsparcia ze strony ojca. Miałem i od ojca, i od mamy, to akurat z rodzicami naprawdę cudownych rodziców. Miałem zawsze i tatusia już nie ma niestety od roku, ale mama jest i jest cudna. No, to przykro mi, ale to kurczę, super, że miałeś też, myślę, że no mieli ogromny wpływ na moje wychowanie, poza tym na moje myślenie, na moje serce, które na dłoni gdzieś tam mam, bo miałem tą miłość od zawsze i miałem wsparcie w rodzinie, w rodzicach i nigdy mnie też do niczego nie przymuszali, ani nigdy nie narzucali mi niczego, oni wiedzieli, że ja powinienem iść własną drogą, inklinacje artystyczne miałem od dziecka, od przedszkola, więc wiedzieli, że w tą stronę pewnie będę chciał iść. Tym bardziej, że tata też zdawał do szkoły teatralnej razem z Witoldem Dębickim, bo to był jego najbliższy przyjaciel. I Witold się dostał, został aktorem. Tata akurat się za pierwszym razem nie dostał i chciał zdawać drugie, ale w międzyczasie złożył papiery na polonistykę, został filologiem, dziennikarzem finalnie. Chodził na wszystkie konfrontacje filmowe, także był związany z filmem, z teatrem, ze wszystkim bardzo blisko. No i w tym duchu zresztą byłem wychowywany dziennikarskim, no humanistycznym. O, okej, okay. Czyli, bo on mocno się też kinem interesował, ale nie miałeś chyba takiej presji, że on próbował swoje ambicje aktorskie niespełnione spędzić? Nie, on tylko się cieszył, że ja mam inklinację samoistnie do artystycznej strony jakby życia, więc jak po tych szczebelkach pomalutku się wdrapywałem przed latami, no to dopingował mi bardzo, wspierał mnie we wszystkim i był moim największym krytykiem. O! No tak, to nie jest tak, o fajnie synku, że to nie. Ale co, że nie było klepania po ramieniu, tylko raczej... Nie, no później już bywało, ale żeby dojść do tego, to długa droga była. To on wiedział, że ja muszę się i kształcić w tej materii, i dojrzewać w tym wszystkim, tym tworzeniu tej mojej nowej rzeczywistości artystycznej, aktorskiej, tego amplua artystycznego, każdego po kolei, które gdzieś nabywałem na drodze tej mojej drogi. I właśnie a propos tej twojej drogi, dość szybko... Przepraszam bardzo, ale musiałem kawę wypić. Śmiało, słuchaj, tutaj. Czym chata bogata tutaj? Wiesz, to jest dobry przelot, więc wiesz, dobry przelew też może. Kawka, woda i kawka. Okej. No, są kawy przelewowe też, wiesz. Tak, ale... A propos twojej drogi, bo tobie dość szybko się udało taką spektakularną karierę, nie? Bo ile miałeś? 21 lat, jak już występowałeś na Broadwayu i tak się zastanawiam, czy miałeś problem, żeby zachować taką równowagę i za bardzo nie uwierzyć w siebie na tym wczesnym etapie? No, w szkole Janusza Józefowicza i w Tokłosy nie było takiej opcji. Tam nie było możliwości, żeby jakaś sodówka uderzała do głowy. My byliśmy tak katowani, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodu,
że to była ciężka droga do tego, żeby osiągnąć jakikolwiek sukces. A jeżeli do czegoś dochodzisz bardzo ciężką pracą, to nie ma szansy, żeby ci odbić, bo znasz wartość siebie, znasz wartość ludzi, masz w sobie pokorę. A pokora jest chyba podstawą w ogóle bycia jakimś. Ktoś, kto nie ma pokory, jest dla mnie żaden. Bo to znaczy, że jest zadufany, zakochany w sobie i nie widzi, jest egocentrykiem, który nie widzi poza sobą świata. A to znaczy, że taki gość jest w ogóle niepotrzebny i nieciekawy. I myślę, że to w ogóle wynika z tego, że on sam się czuje słaby wewnętrznie i dlatego no i musi... No sam się zżera tak naprawdę, bo finalnie to do niczego dobrego nie prowadzi. Także myślę, że ta pokora, ta ciężka praca, którą wykonywaliśmy, procentuje mi po dziś dzień i mało rzeczy jest mnie w stanie zaskoczyć. W teatrze, na planie, no gdziekolwiek jestem, gdzie są zdjęcia, gdzie jest światło ustawiane, no mam czuja a propos wszystkiego, co się dzieje dookoła mnie. A, i uczysz się też takich rzeczy dookoła pewnie, nie samego kunsztaktorskiego. Mówię, wszystkiego dookoła i kamer, i wszystkiego. I jak wyglądała ta orka, którą wam właśnie Janusz Józefowicz serwował, nie? To były tak ciężkie treningi, czy też, nie wiem, jakoś wytrzymałość psychiczną wam kształtowali charaktery? No to wszystko, na czym w ogóle mój charakter się kształtował poprzez właśnie najpierw przez rodziców, a później już przez tą pracę u podstaw musicalowych, a potem już filmowych, serialowych, teatralnych i poprzez reżyserów, ale takimi naszymi mentorami. Wtedy był Janusz Józefowicz, Janusz Stokłosa, dzięki którym poznawaliśmy resztę wspaniałych, wielkich tuzów reżyserskich i teatru, telewizji. I jak wyglądała praca? Praca wyglądała tak, że jak już się dostaliśmy do metra, które to też dostać się to było tak jak teraz wygrać Mam Talent, to mieliśmy jeszcze szkołę całą, dwumiesięczną taką szkołę teatralną, muzyczną, musicalową tak naprawdę, gdzie było po 12 godzin dziennie przez 2 miesiące zajęć, od rana do wieczora, 12 godzin ze wszystkiego, co jest w szkole teatralnej, z profesorami ze szkoły teatralnej, tak. Z Wiesławem Komasą, który wielki profesor, jego syn jest teraz wspaniałym, wielkim reżyserem, Janek Komasa. Bardzo szerokie miałeś szerokie spektrum, bo były wszystkie tańce od klasycznego, gdzie no ja wielki chłop, może trochę mniejszy niż teraz, ale... Takie hip-hopowe bitwy miałeś wcześniej, nie? Ja jeszcze kickbokser, sztuki walki, więc no, na szczęście byłem rozciągnięty, byłem sprawny bardzo, to mi pomagało. No ale baletmistrz to było ciężko, nie umiałem piruetów kręcić, ale się nauczyłem. Od baletu po modern i jazz w tańcu. My mieliśmy wszystkie te zajęcia. Przyjechał Amerykanin Mark Thomas, który był szefem Up With People, takiego zespołu właśnie wokalno-tanecznego w Stanach. I on nas szkolił i wokalnie, i tanecznie. Tutaj też mieliśmy profesorów ze szkoły baletowej. No to były fantastyczne doznania, natomiast no, po 12 godzinach tego wszystkiego, do tego wokalne oczywiście zajęcia z profesorami, aktorskie stricte, akrobatyka, ale akrobatykę wtedy to miałem, jakby byłem sportowcem, więc to akurat nie było. No ale nie fikałem wcześniej salt ze ściany, a tutaj się uczyliśmy. Flaki, salta ze ściany, tak. I także to była taka ogólnorozwojówka, można powiedzieć. I były też etiudy, były na improwizację. No to co w szkole teatralnej. Dokładnie. Tylko, że bardzo w pigule. I potem jak już się dostaliśmy, no to praca nad samym musicalem, to też było po prostu, zaczynaliśmy, to była praca nienormowana. Myśmy pracowali po 14, czasem 16 godzin, żeby było, a Janusza nie było, zlituj. To mówię, dobra, chwila, jedziemy, trzeba się nauczyć i już. Umiesz? Jeszcze nie, no to co siedzisz? Proszę się. To nie było, mówię, nie ma zlituj, bo potem mieliśmy, jak już się okazało się, że jedziemy na Broadway, co w ogóle było spełnieniem marzeń dla 21-latka, to w ogóle w tamtych czasach, właśnie, gdzie dopiero się kurtyna czerwona, ta żelazna się otworzyła.
I to coś niewiarygodnego. Disney, to Ameryka, panie, to marzenia. I że my tam jedziemy, no i jeszcze żeby się załapać na, żeby nie mieć jetlaga i żeby przylecieć do Stanów i móc za chwilę od razu już tam pracować, to my graliśmy na nocną zmianę, znaczy uczyliśmy się wersji amerykańskiej od godziny na przykład 16 do godziny 4, 5 nad ranem. Wow. I zasuwaliśmy, mieliśmy próbę w teatrze dramatycznym, tak, mniej więcej w tych godzinach. Ale a propos właśnie już tego Broadwayu, bardzo ciekawe było twoje słowa, które gdzieś zasłyszałem, że ty tęskniłeś za Polską i bardzo chciałeś wracać, a miałeś tam możliwość zostania i gdzieś tam kontynuowania tej kariery. Tak było. I ciekawe, że wiesz, za czym tu tęsknić, nie? To za tą żelazną kurtyną. To jest nieprawdopodobne, takie trochę irracjonalne to zdanie, a wiesz co, za korzeniami, za rzeczywistością, którą tu mamy, którą ja miałem to ciepło rodzinne, miałem tu jednak przyjaciół, znajomych, aczkolwiek w tamtym czasie ci przyjaciele, to my byliśmy rodziną wielką, to metro, to my, którzy byliśmy w metrze, więc gdybyśmy mieli tam zostać i pograć z 2 lata razem, to by było super, ale tam jest dżungla i zostanie tam, tam dostawałem jakieś propozycje, ale ja wiedziałem, że będę musiał bardzo dużo, że jeszcze nie jestem na to aż tak gotów, że za może 4-5 lat jeszcze chcę się pouczyć, doszkolić, dokształcić się i wtedy, że może się uda. A poza tym ta tęsknota, kurczę, była tak mocna, że czułem się też trochę wyobcowany, bo my jesteśmy zupełnie, to jest jak zderzenie, no komunizmu z kapitalizmem, no dokładnie to było to, gdzie my inaczej wychowani, nagle patrzymy, to jest kosmos. Owszem, zachłyśnięcie się tym było, ale po chwili musi do ciebie dojść, bo jednak my bardzo szybko byliśmy już dorośli. Poprzez tą ciężką pracę, poprzez to obcowanie cały czas z dorosłymi, którzy nam mówili, na czym życie polega i ta praca już od zawsze, nie, że jesteś wiecznym studentem i Piotrusiem Panem, tylko... Tak, musisz, bo nie ma piwka na osiedlu, nie ma zlitu, musisz pracować i koniec. I myślę, że to też to determinowało moją chęć w pewnym momencie powrotu po 3 miesiącach. Zrobiłem sobie jeszcze 2 tygodnie takiego urlopu, gdzie już większość wyjechała, jeszcze zostałem, żeby jeszcze trochę pooddychać Central Parkiem, pojeździć na rolkach, bo wtedy rolki już tam były, gdzie u nas, w ogóle jak przyjechałem z rolkami, to ludzie patrzyli, nie wiedzieli, co to jest. Tak było śmiesznie, że nie wiedzieli, co to są, a teraz to jest śmieszne, prawda? A wtedy jedni z pierwszych w ogóle mieliśmy rolki. My, czyli ci, którzy wrócili z metra ze Stanów, i tam po Central Parku jeździliśmy, więc chłonąłem tą Amerykę wtedy, ale wiedziałem, że chcę wrócić, bo tutaj jeszcze mam parę rzeczy do zrobienia i nie żałuję tego. Okej. Okay. Ja to mówię z podziwem pewnym, bo to jest, mam wrażenie, taka bardzo dojrzała postawa, wiesz, w momencie, kiedy każdy chce z tego kraju uciec wtedy. No parę osób zostało i wróciło. Bo się nie udało. Niekoniecznie starczą tylko na tarczy. Niektóre osoby zostały, no dwie chyba nasze tancerki tam się, znaczy wyszły za mąż, no to jest trochę inaczej jak z Amerykanina się wyjdzie i tak dalej. Natomiast... No ty wróciłeś tam później, tylko już ja już tam wracałem, tak, koncertując, prowadząc imprezy i na Sylwestra też dając koncert nieraz, więc dla Polonii tam dużo się udzielałem i w Chicago, i w Nowym Jorku. I to też już jako Elvis, myślę, że wielokrotnie o tym opowiadałeś też, o tym, tej swojej przygodzie z Elvisem, więc myślę, że ludzie doskonale wiedzą, że jesteś fanem i od dzieciństwa, i twoi rodzice słuchali, i ty, i śpiewałeś. No, wychowywałem się przy jego rytmach. No właśnie, i teraz skąd miałeś taką zuchwałość, żeby podejść do Janusza Józefowicza, który mówi, że tak was tam dociskał, dojeżdżał i przychodzisz i mi mówisz, zróbmy mu to i wybierasz sobie jednego z najwybitniejszych muzyków świata, którego trudno, wiesz, podrobić albo przekazać jego energię. Kurczę, to też odważna decyzja, mam wrażenie, żeby coś takiego zrobić, nie? Że mówisz, ja będę polskim Elvisem. No grzywę miałeś. Ja nie mówiłem, że będę polskim Elvisem, tylko ja miałem jego... Czułem, że mam kawałek jego energii i mam barwę gdzieś zbliżoną do jego barwy po prostu. Zresztą tak naprawdę
no musimy mieć podobne struny głosu po prostu. Oczywiście można jakoś tam wykształcić się, nauczyć się, znaczy nie każdy, ale no jest dużo naśladowców Elvisa. Ja starałem się go nie tyle naśladować, co mi to naturalnie praktycznie wychodziło. Oczywiście jak śpiewam Rastun Kankin, no to jest troszkę naddatek, bo jak normalnie śpiewam swoim brzmieniem, to brzmi inaczej. Ale jakby nie miałem z tym problemu i jakoś go sobie, jakoś, no mówię, od dziecka go próbowałem śpiewać, bo on mnie fascynował tą muzyką. To było dla mnie takie zwierzę sceniczne. I ja tak czułem, że ja mam to też gdzieś w sobie. I to dlatego. A odwagę, no trzeba mieć odwagę cywilną w tym momencie, żeby zaproponować, bo bez tego to, no co, jeżeli nie zapytasz, nie spróbujesz, to nikt do ciebie pierwszy tak ręki nie wyciągnie. To nie tak działa. Tak. Trzeba mieć w sobie odwagę. Trzeba mieć dużo zresztą rzeczy, dużo szczęścia, trochę talentu i mnóstwo pracy wykonać na ten temat. Ja przyszedłem już z gotowym w zasadzie materiałem. Ela Zapędowska też powiedziała: Milo, idź śpiewaj, możesz, jesteś gotowy. Także, no i sukces był niesamowity. Też 8 lat to graliście, zdaje się. No chyba tak. I mnie niesamowicie rozbawiła historia, że studio Buffo, bo tam później też występowałeś z tym, było szturmowane przez fanki Elvisa. I nawet jest taka anegdota, że Maryla Rodowicz wydzwaniała do studio Buffo, bo jej córka oszalała na twoim punkcie, więc no, mogłeś mieć Marylę Rodowicz za teściową. No mogło tak być. Mogło tak być. Zresztą z Marylką po dziś dzień bardzo się lubimy. Bo tak naprawdę miałem też pod skrzydłami Maryli w pewnym momencie również z Maryną występowałem. Jeździłem z nią na koncerty. Ja śpiewałem Elvisa, Maryla śpiewała swoją, także miałem być takim czarnym koniem w jej stajni muzycznej. No ale tam się porozchodziły nie z mojej jakby tam przyczyny kompletnie jakieś te nasze drogi, tylko jakoś tam zawodowo, technicznie, to już tam życiowe jakieś historie miały na to wpływ. Dalej mieliśmy oczywiście kontakt, mamy po dziś dzień i no była za duża przepaść między mną wiekowa wtedy, a córka wtedy miała chyba 13 lat czy 14. Ja już 25, więc to troszeczkę nie tędy droga. Musiałbyś odczekać. Nie w tamtych czasach, musiałbym odczekać 10 lat. Tak, dwa wieki wtedy temu spoko. Tak, dokładnie. Także. Okej, ale rzeczywiście miałeś takie, no czy ja myślę, że ty w ogóle byłeś kawał Amanta i jeszcze przed tym sukcesem, co? Ale taki byłeś trochę romantyk, wiesz? Ja jestem, po dziś dzień. Do dzisiaj jesteś podrywacz. No, teraz podrywacz. Jesteś zaręczony, to wiem, że już. Podrywacz, chyba. No w sensie, ja myślę, że każdy mężczyzna, który kocha piękno i kobiety, no to ma to w sobie, że jak widzi piękną kobietę, to się uśmiecha i jest uroczy, no bo to jest naturalne. A to ma obok przejść i w ogóle zauważyć, że znaczy dać znać, że w ogóle nie widzi, albo no nie wiem. Poza tym ja zostałem tak wychowany, że całuję kobiety w rękę i że one są jakby całą piękną jakby rzeczywistością, bez której byśmy nie mieli po co żyć. No, i to jest moje, przepraszam, subiektywne zdanie. Ja tutaj jakby nie chcę nic generalizować, ale mówię, jak ja w takim duchu zostałem wychowany, ze szacunku do kobiet. Nie jak we Włoszech, że kobieta otwiera drzwi mężczyźnie, tylko wręcz odwrotnie. No to pięknie. Czy to jest, myślę, coś takiego. To jest eleganckie, takie ładne, takie też myślę, że wzniosłe i w ogóle mam wrażenie, że ty mimo tego wizerunku z tych takich najpopularniejszych twoich filmów, wiesz, jakiegoś tam gangstera. No to one są kompletnie na opak. No właśnie, bo ty jesteś wrażliwiec, co? Wrażliwiec, humanista, tam raczej moje IQ było zdeprecjonowane w tamtych rolach, tak bym powiedział. Więc tym trudniejsze były te role dla mnie, ale tym większym były wyzwaniem i ciekawszym, bo zawsze tak jest, że jeżeli masz opozyt zagrać, to jest dla ciebie ciekawe. No w tej chwili to mam nadzieję i czekam, kiedy zagram opozyt do tych ról, które, bo tak mi już zaszufladkowały, że się teraz boją mnie obsadzać w jakichś poważniejszych rolach, bo cały czas mają w głowie Bolsa albo Brylanta. No, no właśnie, to są kultowe role. A tu siedzi Milowicz, a nie Bolec, ani Brylant. Tylko twardy gość, który jest romantykiem, twardo stąpa po ziemi, ale jednocześnie ma duże serce. O, to piękne słowa są. Kurczę, to aż
Aż się wzruszyłem, że tak powiem. Prawdziwe. No, no, ale to w takim razie, bo jednak aktor jak buduje rolę, to zawsze coś daje od siebie. I się zastanawiam, ile Bolec ma w sobie z Michała Milowicza. Brylant, bo to też podobne postacie jednak. No podobne, ale inne jednak. Mhm. Brylant sprytny. Brylant to akurat był cwaniaczek sprytny. Bardziej, to cwaniaczek bardziej i bardziej wyrachowany tutaj był. A Bolec właśnie wrażliwiec trochę. Bolec wrażliwiec, ale ciapowaty. I taki trochę właśnie bez mózgi, bez mózgowiec troszkę. I co ja tam dawałem? Dawałem swoją wrażliwość, tak. To na pewno. Że spróbowałem znaleźć tą postać, jak on by... Jak ta ciapa mógłby być... ciapą, ale jednocześnie lubiany poprzez swoją ciapowatość i prawdziwy do tego. No bo jednak wszyscy wolą twardych, konkretnych gości, którzy na ura lecą, zdobywają wszystko, że zabili go, a on uciekł. A ten jest taki tutaj, że on to może pójdzie, nagra coś, a lepiej, żeby jedwabniki hodował. Więc jakoś się przygotowywałem do tej roli. Na castingu, pamiętam, miałem tą scenę. No co ty, nigdy grobu nie kopałeś? I to sobie to sam ułożyłem, ten cały monolog. I rozbawiłem nim Olafa Lubaszenko mocno i to chyba zadecydowało o tym, że zagrałem. Okej, no właśnie, słuchaj, tych tekstów kultowych twoich i z tej, i z drugiej postaci jest po prostu, wiesz, można taki pergamin rozwinąć z tym. I się zastanawiam, ile ty tam dawałeś też od siebie? Ile dawałeś improwizacji? Dużo improwizacji. Wszystkie ruchy, to były moje ruchy, to nikt mnie tego nie uczył. No, generalnie ruch, który tam miałem, no, bardzo dużo rzeczy. No, w tym zawodzie trzeba być twardym, trzeba mieć twardy tyłek, ale jednocześnie my, jeżeli byśmy się pozbawili wrażliwości, to nie moglibyśmy wyegzekwować tych emocji, tego wszystkiego, co w nas jest w pełni na scenie czy grając przed kamerami. Więc nie możemy zabijać w sobie wrażliwości, a ona jest potrzebna właśnie do budowania innych postaci, do budowania każdej postaci. I ważne, żeby w tej każdej postaci znaleźć coś takiego, co będzie prawdziwe, co będzie za każdym razem inne, no bo znam aktorów, którzy co by nie zagrali, to grają to samo. To, po prostu. Bo grają siebie wtedy? No, to co im jest... Siebie, raczej to, co im jest najłatwiej przychodzi. To co im najłatwiej przychodzi w danym... No po prostu mają taki język mowy, znaczy język mowy ciała, bo o tym mówię, który sprawia im łatwość w poruszaniu się na każdym gruncie aktorskim. Ale on jest bardzo podobny a chodzi tu o to, żeby jednak on był bardzo zróżnicowany, no bo wtedy się przepostaciowujesz, prawda, a nie, że cały czas jest Milowicz, który czy zagra Cwał Wiśniewskiego, czy zagra Bolca, to będzie taki sam, no to nie o to chodzi, tak, bo to jest niemożliwe. To myślisz, że zależy od predyspozycji danej osoby, czy też od pracy? Jedno i drugie, od predyspozycji, jeżeli ma ich mniej, no to musi wtedy więcej nad tym pracować, no i przede wszystkim od ludzi, szczęścia do ludzi, którzy do reżyserów oraz ludzi, profesorów, którzy go prowadzą, którzy mu dają świadomość, bo to chodzi o samą świadomość tego, co robisz, jak robisz i żeby nie powtarzać tej samej mimiki, wiskomiki, w ogóle tych samych ruchów, no. Tylko je jakby, żeby to ewoluowało z każdą rolą, albo trzeba czasem cofnąć do jakiejś tam, coś zaczerpnąć z jakiejś kieśiny, ale znowu w inny sposób przetransponować to do nowej roli. No właśnie, ty chyba lubisz takie też nawiązania do przeszłości, bo słyszałem taką anegdotę z planu serialu, że potrafisz czasem na przykład tak zmienić tekst już w seriali współczesnych, żeby wrzucić jakoś takie oczko do widza. No bo tak, staram się. Bo to jest taka nasza nomenklatura słowna z tamtych filmów, z tamtych czasów, naszych tych starych wilków, ale wiecznie młodych. Gdzie ten nasz humor, taki czarny nasz humor, myślę, który preferujemy,
cały czas nas bawi, śmieszy i nasz język razem właśnie z Czarkiem Pazurą, z Olafem Lubaszenko, z Mirkiem Zbrojewiczem, czy z Mańkiem Czajką. Ta nasza stara gwardia ma te swoje powiedzonka, które gdzieś, no myśmy się, znaczy inaczej, my tworząc te cytaty różne, te, znaczy nie, jak, cytaty to same potem powstały, tworząc tą, dobra, niech wrócę do tego, tworząc tą nomenklaturę słowną, wiadomo, że ona w nas pozostała, dlatego, że nas od zawsze bawiła. I teraz, jeżeli gdzieś możemy coś wtrynić, gdzieś między, co nie przeszkadza danej roli, a może gdzieś smaczek zrobić, to dlaczego nie? To tak samo jak przeszły teksty z filmów Barei. To i też lubimy je gdzieś przytoczyć i gdzieś je wrzucić. Nawet w rozmowie takiej prywatnej. Nawet w rozmowie, no to, tak, jak najbardziej, bo nas to cieszy po prostu wewnętrznie. A to które? Mam nadzieję, że również słuchających i oglądających. No ale to już jest subiektywna sprawa. Ja myślę, że to są tak kultowe filmy i te teksty były tak dobrze napisane, że to wraca do dzisiaj. To gdzieś tam się wrzuca jako puenty w programach radiowych czy telewizyjnych. Ale to teraz, bo ludzie mają różne swoje ulubione cytaty. A jakie są twoje ulubione cytaty? Z Chłopaki nie płaczą, z Poranka u Kojota. Czy ty masz jakieś swoje teksty, swoich postaci ulubione? Wiesz, no najbardziej charakterystyczne jest Coco Jumbo i Do przodu i, no, i te kocie ruchy, bo to przeszło to tyle razy, do mnie się zwracają przeróżni ludzie z tymi tekstami. No i, a jak to wyglądało też? Też oczywiście Bolec, Stolec, Kolec, jak ty masz na imię. Ja mówię Pan Bolec przede wszystkim, już Pan Bolec. Ale no, to są cytaty, które jakby, no myślę, że są zabawne. Ale zobacz, Coco Jumbo i Do przodu jest zespół piłkarski, jest drużyna piłkarska, która się tak nazywa na cześć właśnie tej sekwencji słownej z filmu Chłopaki nie płaczą, tak. I najśmieszniejsze to jest to, że oni jak się dobrali, to ich mecze zaczęły być bardzo popularne, dlatego że dostawali łupnia 20 ileś tam do zera. Mieli najgorszą drużynę, ale się tak zebrali w sobie, że zaczęli coraz lepiej grać, coraz lepiej i teraz już osiągają jakieś bardzo dobre wyniki. No, ale zaczęli od tego, że właśnie, że Coco Jumbo i Do przodu, że taka charakterystyka jakby ciapowatości z Chłopaki nie płaczą, że tu przegrywali, wszyscy im dopingowali, nawet się śmiali, jak dostawali łupnia i te bramki, a przekuli to w sukces. Tak, można i tak. Trochę jak ten Bolec właśnie, Coco Jumbo i Do przodu, no pomimo tak, porażek. Dokładnie, idę. Tak jest. Genialne. A jak wyglądały kulisy nagrywania? Bo mówisz, że tam było dużo improwizacji, to ja sobie wyobrażam, że ta ekipa na planie filmowym, to tam gotować się musieliście niesamowicie. No wiesz, gotowanie też było, ale pamiętaj, że to jednak jest ciężka praca, bardzo. I że my czasem kończyliśmy zdjęcia o 5 rano i po kilkunastu godzinach pracy non-stop. Więc to nie jest tylko przyjemne i wesołe, to też jest normalna, ciężka charuwa. I oczywiście sytuacje się zdarzały, gdzie Boguś Łazuka, który jest tak cudowny, po prostu to jest jak mój drugi tato, i który sypał takimi wspaniałymi tekstami, zresztą jego improwizacje są uwiecznione w filmie Chłopaki nie płaczą. No muzeum, tak? O Wronkach i tak dalej. Tam, a co, że Muzeum Lotnictwa tam, na przykład było improwizacją? Co było improwizacją? Końcówka. On lubił zakląć sobie. Tak. Ale robi to z takim urokiem. Jest takim bon vivantem wiecznym, jest przecudowny i on nas bardzo, bardzo bawił też w trakcie zdjęć, ale dawał też to, co najwspanialsze, największe. To jest jeszcze tusk, który jest i trzeba go doceniać, bo dlatego też w moim filmie zagrał również razem z Edwardem Lubaszenko. Dwa tuzy w tym samym wieku, którzy są i jeszcze są i oby byli jak najdłużej. Tak, wspaniali. Ja też jestem wielkim fanem i
O, z wielkim przyjemnością też z panem Bohdanem Łazuką bym porozmawiał. Natomiast a propos też tego planu, to jeszcze mam pytanie też, skoro jesteśmy przy tekstach. Ten słynny tekst, czyli jestem zbyt, wiesz, zbyt młody i przystojny, żeby za to płacić. Wiesz, icha! Czy ty dodawałeś to icha? To jest twoje? To moje wszystko. Icha! To nawet robię w spektaklu. Jak mówię o pejczyku. I pejczyk, icha! No to już są nasze, to już ze mnie wychodziło. To, no mówię. Dobra, ale w domu też tak masz, że mówisz, o, dzisiaj pomidorowa, icha! Pomidorowe. Byle bez krusek! Iha! No może nie aż tak, ale bywa. A czyli lubisz jakieś różne dźwięki z siebie wydawać? Ja się w ogóle lubię czasem powygłupiać. No, to kawał dzieciaka zawsze powinien zostać nawet w poważnym mężczyźnie. Dlatego, że daje mu radość życia. No i a być takim, cały czas udawać, że się jest już nad poważnym, nad dorosłym. W danych momentach, kiedy trzeba, to trzeba, ale tak na życie ja jestem uśmiechnięty. No właśnie, trzeba być odpowiedzialnym w pewnych momentach. Odpowiedzialnym, nie? Przede wszystkim, to trzeba być prawie zawsze. Tak, ale bawić się jako dzieciak. Ale i radować innych, no bo ja się po to urodziłem, żeby radować innych, żeby dawać dobrą energię, fluidy. Tak, to jest chyba taka misja aktorska, mam wrażenie właśnie, że dawać tę rozrywkę, ten uśmiech, tę dobrą energię publiczności. Nie? No i w ogóle emocje, bo czasem też wzruszasz, dajesz łzę, refleksje, to są wszystko też bardzo ważne rzeczy i to są chyba te główne przesłania, żeby no, nawet oczywiście no... Po takich komediach chłopaki nie płaczą. No tutaj refleksji za wiele nie ma, bo to była taka stricte komedia dla komedii. Ale najlepiej, żeby coś jednak niosło ze sobą jakąś refleksję. No wtedy wchodzimy w inny jakby rodzaj już etap aktorstwa. A jakbyś właśnie chciał zagrać taką wymarzoną swoją rolę, jakąś taką dramatyczną, głęboką, nie wiem, psychologiczną, to co by to było? No ale to ci nie powiem. Jak będzie, to ci powiem. Okej, czyli musi paść propozycja. Nie masz tak, że sobie myślałeś... Nie, że ja ci teraz tam tu Macbetha będę grał. Nie, Skazanego na Shawshank bym tam zagrał. No, to wszystko fantastyczne, to już było. Ja mam nadzieję, że zostanę coś, czego jeszcze nie było i wtedy będę mógł się w tym wykazać, bo jestem gotów. Słuchaj, może Bolec 20 lat później tam skończył Akademię, tę Filharmonię. Może, to, tak, dokładnie. Został znanym światowym skrzypkiem. Tak. Może, albo wiolonczelistą. No, na przykład. To byłoby fajne, no. Na kontynuację. Albo wstąpił do klasztoru, to by było pozy dopiero. Tak? Chociaż teraz no, z klasztorów nie ruszajmy tego tematu. Bo tak, bo rzecz bowiem nieco zdrożna. Tak, to prawda. I taka no, często smutna. I też a propos kawał twojej historii, to jest też Klub Maska i o to chciałem zapytać, bo... Słucham. To jest bardzo też tak dla mnie ciekawe, że w jednym z wywiadów powiedziałeś, że kurczę, w pewnym momencie gdzieś tam zniknąłeś, może nie zniknąłeś, ale było cię mniej w kinie i w serialach, dlatego że cały czas od wszystko lat prawda. Jesteś skupiony na teatrze i bardzo dużo grasz w spektaklach teatralnych, ale też 11 lat prowadziłeś Klub Maska. I jestem ciekaw, wiesz, jaka tam była atmosfera, jak to wyglądało, bo się spodziewam, że wiesz, i grałeś pewnie na DJ-ce i stałeś na barze, wszystko, nie? Wszystko tam robiłem jako gospodarz, tak. Byłem takim połączeniem greckiego, włoskiego, amerykańskiego i polskiego gospodarza. Taką kompilacją byłem. I faktycznie starałem się być wszędzie po trosze. I nawet ale tak, ten miks gospodarzy to polega na tym, że tutaj chleb, wódka i sól, a tutaj whisky? Tutaj whisky, tutaj DJ, tutaj zapraszałem, że są takie dania, no generalnie rozmawiałem, no byłem gospodarzem, tak, tyle ile mogłem. Atmosfera była faktycznie, myślę, że były wspaniałe lata Maski, gdzie występowali najwięksi na naszej małej scence, od Kai przez Demono, Kombi, po naprawdę mnóstwo zespołów na małej scence, małe formy sceniczne, pokazy mody, wybory miejsc, tam się wszystko działo. Było tego naprawdę dużo i gęsto było i imprezy po tańcu z gwiazdami, te pierwsze wszystkie, to się odbywały w masy, no wiele. Poza tym Maska stała się substytutem dawnego Spatifu. Mieliśmy, u nas się odbywały spotkania właśnie aktorskie, aktorów, którzy, no, takie nasze wiece
aktorskie. Także to było takie artystyczne miejsce. Ale to chyba duża przestrzeń musiała być, żeby robić pokaz mody? To ile to miało? No, nie wiem, jak duży był ten lokal. To było 400 metrów w sumie lokalu. I to przy krakowskim przedmieściu, o ile pamiętam. Tak, w piwnicach. O, wow. Tak. I jaki był wystrój? Jak to wyglądało? Wiesz, tam to opisz, pomaluj język. Wystrój był trochę teatralny, bo chciałem, żeby było teatralne, dlatego maska, że wychodzimy z dnia codziennego, wchodząc do mojego klubu, zdejmujemy maskę dnia codziennego i wchodzimy w klimat zupełnie innej rzeczywistości. Dlatego były bordowe kotary ze złotymi, to się mówi, kutasami, bo to tak się mówi, to co są, tak jest. I był podwieszany sufit też złotym. Wszędzie były zdjęcia aktorów, artystów, małe takie na ścianach. No było tak klimatycznie. Ja chciałem, żeby było klimatycznie. Potem, po latach, po kilku to się zmieniło. Na skutek moich wspólników dwóch, bo miałem dwóch, no szczególnie jeden cały czas naciskał, żeby znowu unowocześnić. Ja mówiłem, nie w tym jest. To nie, to, że inni robią tu szkło cały czas, metal, szaro, to nie znaczy, że my mamy to robić. I miałem rację, niestety. I tak po kilku latach maska troszkę zmieniła oblicze i to już przestało być to samo. I, no i już chociaż tam oddałem kawał krwawicy swojego życia. Oczywiście też wypiłem tonę alkoholu z gośćmi, bo to inaczej nie można było. Niestety, bo to jednak obciążało organizm. Pewnie. Ale tak mówisz o tym, że właśnie jak tego słucham, to raz, że masz dużo żalu, że to się skończyło, mam wrażenie, że kurczę... Mam dużo żalu, dlatego że mówię, oddałem tam moje serce, moją krwawicę, oprócz pieniędzy do tej dużej ilości, ale myślałem, że to będzie mogło trwać dalej. Gdybym sam to miał, tą maskę, to na pewno ona by jeszcze funkcjonowała. No, ale niestety. Okej, bo co, wystrój się zmienił na bardziej nowoczesny i straciło to swoją duszę. Tak, to już nie było to, co tak. To straciło swoją duszę. To już przestało być ta maska, właściwa maska. I otworzyły się inne miejsca jeszcze, też nowoczesne. Ale tutaj ja miałem takich klientów fajnych, którzy uduchowionych fajnie, w sensie takim artystycznym. I którzy by zawsze przychodzili i chcieliby, żeby tak było. Ja znam takie kluby w Polsce, które cały czas trzymają ten sznyt sprzed lat. I jak się tam jedzie, to się liczy na to, że się po wielu latach znowu jest w tym miejscu, bo to miejsce ma magię pewnego rodzaju. I się nie zmienia. I się nie zmienia. I właśnie na tym to polega, że oczywiście nie może być zamurszałe i brudne, tylko trzeba to odświeżać, odnaleźć, ale w sposób umiejętny i taki, żeby zachować tą enigmę, ten klimat, to coś, co tam powinno emanować z tego wnętrza. I w najlepszych czasach co się tam działo, nie? Wiesz, serwujesz drinki, naprawdę serwowałeś drinki? Już ci powiedziałem, wszystko robiłem. No, ale nie, tańczyłeś na barze na przykład. No nie, może tańczyć na barze nie, ale na barze na przykład do 12 nalewałem tak, była gratisowa tequila i podpalałem. To się, takie rzeczy się działy. Ja często tak wracałem z Polski z koncertu i prosto do maski, albo po spektaklu i do maski, żeby jeszcze gospodarzyć. No miałem power, to dodawałem czadu. A miałeś jakiś drink z gospodarza swój? Milo serwuje? Hot toddy. Szczególnie na zimowe pory. To było whisky z miodem, z cytryną i z wodą gorącą, wrzącą, z wrzątkiem. Tak, to bababa. I to bardzo pysznie rozgrzewało, szczególnie zimą. To był taki nasz drink. Ale były też a la maska drinki. Już nie pamiętam, ale było tego sporo. Każdy stara się być jakoś trochę oryginalny i w drinkach również. Także było coś fajnego dla każdego. Nie korci cię, żeby znowu wejść w ten biznes? Za dużo czasu musiałbym teraz poświęcić, bo jednak i poza tym pańskie oko konia tuczy. Ja już poznałem, co to gastronomia dokładnie tam i co to prowadzenie klubu. Może, ale to na pewno mam ambicje teraz, duże ambicje artystyczne i mam parę rzeczy ważnych na pewno do zrobienia artystycznie, więc na razie klub i restauracja. To nie jest jakby moje jutro. Okej. Okay. To jakie są te ambicje? Czy to jest... Przede wszystkim zrobienie filmu kolejnego, producencko, może później również reżysersko. I przede wszystkim role, które chciałbym wreszcie zacząć grać, takie, które nie będą przypominały tych,
które były. A to też jest droga, żeby ktoś mi zaufał i odszufladkował. Bo cały czas jest myślenie, niestety nie jak w Ameryce, tylko jak w Polsce, że to Boles Brylant i to on taki jest. No, ja jestem zupełnie inny. No i to właśnie jest. I wizualnie, i mentalnie. To jest częsty problem w aktorstwie chyba, że kurczę, masz świetną rolę, która wynosi cię na wyżyny, a potem się okazuje, że ona się troszeczkę staje twoim przekleństwem, bo wszyscy cię z nią kojarzą. To się i spotkało właśnie Cezarego Pazurę. Czarek mi to powiedział, po chłopaki nie płaczą, mówi teraz przynajmniej 8 lat, mówi poczekasz, przynajmniej, żeby coś się wydarzyło. Na szczęście miałem jeszcze poranek kojota rok później. Ale potem, no i potem to już byli sąsiedzi i lokatorzy, no to serial, ale to był serial, a kinowo już mnie usystematyzowali w głowach, że to jestem tutaj, no to jak, przecież nie, jak on może zagrać oprawcę, mordercę, psychola, męża, rodziny, no, w filmie jakimś tam, męża i tego, i ojca, rodziny, a dlaczego nie? No właśnie, i kurczę, no właśnie, jak z tego wyjść? Bo zobacz, Janusz Gajos wyszedł, ale trwało to lata. No czekał właśnie lata, zanim wyszedł z Janka z Czterech Pancernych, tak samo. No i ja też czekałem, w sumie 20 lat czekam i teraz mam nadzieję, że coś się zaczyna dziać w tej materii. No mam nadzieję, że teraz się już będzie, bo nie chcę tam zdradzać jakichś kulis, ale ty idzie w dobrym kierunku. Okej, że są propozycje, tak? Coś się dzieje. A myślisz, że ty jako aktor jesteś w stanie uniknąć tej szufladki w jakiś sposób? Jak najbardziej, od razu ci powiem. No jestem gotowy na wszystko. Okej, ale... Bez względu. Na każdą rolę. Nie po trupach oczywiście, ale jestem gotowy, tak. Ale trup może się ścielić. Na każde wyzwanie jestem gotowy. Aha. A masz coś takiego, co byś wziął chętniej, czy albo bardziej byś chciał się sprawdzić? No to nie ma tak, że chętniej. Czytasz, patrzysz, widzisz, czy to jest w ogóle w porządku napisane, czy nie w porządku, czy ty... No wiesz, no... Aktor powinien być gotowy na wszystko, ale też są pewne granice. No przecież to wiadomo. U pana reżysera Lupyna w teatrze też chodzą na golasa, ale to ja teraz nie mówię już o ekstremalnych rzeczach typu nagość, tylko mówię o takich rzeczach, które są mocno skomplikowane psychologicznie, chociażby jak rola Jokera, tak? Za którą Feniks dostał Oscara. Genialne. Teraz druga część jest Heath grana. Ledger zresztą też dostał pośmiertnego za Jokera, no bo to jest tak ciekawa postać, tak? No chyba najciekawsza z wielowymiarowa, nieoczywista. Tak. I teraz cieszę się bardzo, że druga część powstaje i że Lady Gaga będzie grała tą czarną księżniczkę. Jego miłość. No ciekaw jestem bardzo. Także to są role. No tak, to taką rolę to wow. To jest wow. Tylko faktycznie trzeba się do tego przygotować bardzo skrupulatnie. To, co on tam zrobił i on właśnie musiał w sobie nabudować tą chorobę to i przekazać ją w taki sposób, że ja jemu wierzyłem, że on taki jest po prostu. No. A przed chwilą go widziałem przecież w Gladiatorze, tak? Gdzie gdzie zresztą też był genialny. No nic, chodzi mi o to po prostu, żeby była jakaś, żeby była no inna niż dotychczasowe, z którymi mnie kojarzono. No po prostu, żeby to była rola niekomediowa. Niekomediowa, obyczajowa, dramatyczna, ale niekomediowa. A to byłoby bardzo ciekawe właśnie zobaczyć cię w takiej roli, na zasadzie trochę przełamania. Teraz, nie wiem, czy widziałeś film Wszystko Wszędzie Naraz, który zdobył Oscara za najlepszy film. Polecam ci, jest przefantastyczny. Na pewno zobaczę. Jest przefantastyczny właśnie przez to przełamywanie konwencji, że już masz wrażenie, że coś jest jakieś i masz przełamanie. I to super gra. I myślę, że z tobą jako aktorem to też byłoby rewelacyjne, gdyby ktoś dał ci szansę. Ja też tak myślę. Żeby tak przełamać ten ciekawy wizerunek, to pierwszy, nie? Zobaczymy. Mam nadzieję, że to wtedy będzie sukces nas obojga. No właśnie, bo uwierz, umiejętności masz dużo. Myślę, że też to doświadczenie z twoja twarz brzmi znajomo. Chętnie o nim opowiadasz, bo wiem, że to dla ciebie była wspaniała przygoda i też wielka nauka, kurczę, co jest... Też... No tak, to jest niespotykane. Znaczy, to do tej pory faktycznie nie ma...
nie ma czego porównać do tego, co się dzieje w twoja twarz mi znajomo, bo to zupełnie inaczej się ogląda, zupełnie inaczej jak się w tym uczestniczy. To nawet jako aktor, jak to i wokalista oglądałem i patrzyłem, no tak, to ja też bym chciał, ale jak przechodzisz co do czego, to ta praca i ta szybkość, której się trzeba nauczyć tego wszystkiego, tego przepostaciowania, wejść w tą skórę drugiej, śpiewać dokładnie jak ona. No tutaj Austin Butler, to co zrobił z Elvisem, no to szapoba, naprawdę to... On też powinien dostać Oscara. Tak, on absolutnie też powinien absolutnego Oscara dostać. I no tylko, że to jest nagrywane i miał czas, żeby się nauczyć, ale i tak to jest genialne. A tutaj masz tydzień, masz mało czasu strasznie, masz jeszcze inne zajęcia, spektakle, zdjęcia. I musisz, no to praktycznie ja zasypiałem ze słuchawkami, jak leciałem gdzieś z miasta do miasta albo jechałem, to słuchawki i każdą wolną chwilę wykorzystałem. Na nic nie było czasu wtedy, na nic. Bo wtedy wchodzisz, masz 2,5 minuty i jest tu i teraz, tam nie ma dubla. Nie ma dubla. Zaśpiewasz, już cię telewizja tak widzi i to jest koniec. I teraz wiesz, że masz wśród siebie artystów, którzy... są to świadomi tego też, co robią. I ja tam nie byłem jako wyścig tych artystycznych szczurów, tylko chciałem z tego czerpać jak najwięcej. I radości, i nauki dla siebie. Bardzo się cieszę, że Kasia wygrała, bo jest przezdolną. No to jest nasza Ella Fitzgerald, nasza Polska. To rewelacyjna wokalistka. I się to bardzo należało. Natomiast ta praca, to bardzo mi dużo dała. Oprócz tego, że faktycznie wtedy się wyłączyły 4 miesiące z życia, to one mi bardzo wiele dały na sposób, o sposobie myślenia jeszcze, no budowania postaci dodatkowo. O, czyli nie tylko techniczne aspekty. Nie tylko. Nie. W każdej materii właśnie. I co takiego się zmieniło właśnie w twoim postrzeganiu i myśleniu? No... Inaczej, jak czytam postać, inaczej jeszcze w nią staram się wchodzić. Myślę o mowie, myślę o dźwięku, o budowaniu tego, modulowaniu dźwięku danej postaci, żeby trochę inaczej brzmiała. To też jest właśnie ważne. To, co mi troszkę przeszkadzało, na przykład Misio Koterski, który jest cudowny, współpracujemy razem, gramy i w ogóle się bardzo strasznie lubimy. Misio jest przezdolny i jedyna rzecz, która mi na przykład leciutko nie pasowała w jego roli jako Gierka, gdzie zagrał bardzo, bardzo fajnie, to, że nie zmienił trochę barwy głosu i mówienia, na przykład. Mhm. I bo ja już bym tutaj myślał, jak zmienić głos, żeby mieć no, inny niż Milowicz. A Misiu tutaj ten, a tutaj jednak był, tutaj był Gierkiem, a głosem jeszcze trochę był Miśkiem. No właśnie, bo jesteś bogatszy o to doświadczenie, też o te pewnie techniki, tak, inaczej, mówienia, sposobu. O tym się powinno myśleć już od początku w ogóle. Ale to przy codziennym trybie takim, tych spektakli, wiesz, nagrani, wypada ci to. A taki program jak Twoja twarz mi znajomo przypomina, uzmysławia, kurczę, to jest ważne, musisz o tym myśleć. Po prostu jest taki, okej, jeszcze to. Czyli dodatkowy aspekt jeszcze uczenia się roli. Okej. Okay. To świetny też przypominacz, bo w ogóle często w życiu tak potrzebujemy czasem takiego przypomnienia prawdy oczywistej teoretycznie, którą znamy. No to gdzieś, nie? Może uciekać, ta. Ulatuje. Nie, no słyszałem, że rzeczywiście ogrom pracy, że nawet na planie gdzieś tam, czy w teatrze, czy w serialu potrafiłeś się chować, nie wiem, przy przestawce sprzętu i Milo śpiewa gdzieś tam. Tak, ale nie ja jeden, wszyscy. Ja myślę, że wszyscy, którzy tam brali udział, bo też mi opowiadali dali wcześniej i inni jakby, że też, każda wolna chwila to tu, bo to jest natłok jeszcze, jak się uczysz w innych językach, angielski to jeszcze, ale jak się... Ten Rammstein, jak śpiewałeś. Rammsteina na przykład, gdzie niemieckiego. Nie wyobrażam sobie, ja się 8 lat uczyłem niemieckiego i umiem się przedstawić, nic więcej, nie? W szkole. To trudniej się chyba zapamiętuje, co? Jak masz jeszcze te inne języki. No przede wszystkim trzeba się nauczyć, o czym śpiewasz. No więc się nauczyłem tych słów, wiedziałem, co ja mówię, co ja śpiewam. I to jest podstawa. Dopiero tak samo się... Każdą rolę, no trzeba wiedzieć, o czym się gra i co się gra.
nie można grać bezmyślnie, po prostu odgrywać czegoś. No. I tutaj to podstawa jest tych. I, no, wejście w kobietę też jest pewnego rodzaju specyficzne i no, jest doznaniem bardzo ciekawym. Aczkolwiek cieszyłem się, że już wychodzę z tej skóry. Jak już przestawałem. To znacznie zabrzmiało, że wejście w kobietę. Ale nie. Okej, okay. Każdy słyszy tak, jak chce. To prawda. No. Spoko, to ja się kompromituję. Luz. Ale właśnie, no to jak... Przecież jazda jest, tak? Stuknijmy się sygnetami. Proszę. Ale to właśnie, na ile trudne jest wchodzenie w kobietę jak... dla ciebie? Słuchaj, czy to się jeżeli chodzi o śpiewanie i chodzenie, to jest inaczej. Nie, no to stricte mówimy o śpiewaniu, ale czym się różni wchodzenie w kobietę od wchodzenia w mężczyznę w tym programie? Nie. Mężczyzny nie muszę wchodzić. W sumie tak. To jest ta różnica właśnie. Nie, no ale dobra, to czy trudno jest odegrać kobietę na scenie, bo zazwyczaj znamy granie kobiety z polskich kabaretów, nie? Że facet przebiera się za babę. Więc tu jest ta subtelna różnica, że ja wiem, w 99,9% wszędzie odgrywane kobiety to są komediowe postacie. No praktycznie, tak. Że wiadomo, jak się facet przebiera za kobietę, tak. To będzie komedia. Tak. Natomiast tutaj nie ma być komedii. Tutaj ja miałem być Alison Moyet i miałem nią być jeden do jednego, prawie jak Alison Moyet. I nie ma do śmiania, że haha, że są jaja, że są żarty, tylko mam być nią, mam się poruszać jak ona i jeszcze zaśpiewać jak ona, gdzie to cholernie trudne jest. Więc to było cholernie, znaczy to było bardzo trudne wyzwanie, które no, mam nadzieję, że jakoś jemu podołałem. W jakimś stopniu, no i to było na serio. I to jest ta subtelna różnica, że tutaj wchodzisz w kobietę na serio, a nie na żarty. Genialnie. Ale co cudowne też w twoim podejściu do tego programu jest to, że kurczę, mimo tylu doświadczeń, tylu spektakli, filmów, seriali, że masz w sobie pokorę, że właśnie wchodzisz w ten program i się uczysz cały czas. No ale oczywiście, powiedziałem ci na początku naszej rozmowy, pokora jest podstawą. Tak. Podstawą. Fisiować nie ma co. Ci, którzy, dużo młodych, którym się wydaje, że dostaje jedną rolę i już po prostu gwiazdorzą totalnie wszędzie, to oni sami sobie podcinają skrzydła, bo można bardzo łatwo spaść z tego piedestału. Naprawdę to jest nie warto. Warto jest zachować w sobie odrobinę pokory i mądrości, słuchać starszych, słuchać tych wartościowych ludzi. Właśnie ja strasznie żałuję, że ten system wartości tak podupada. Ja jestem nauczony szanować i moich profesorów i rodziców. Ojca całowałem w rękę. W pewnym momencie. To jest takie wychowanie. A teraz jak ja widzę, jak młodzież opluwa swoich nauczycieli, do rodziców nie ma żadnego respektu ani szacunku. Mnie to boli. Mm-hmm. Mnie to boli. Ja jestem innym człowiekiem, inaczej wychowanym. Tego mi brakuje w dzisiejszej młodzieży. Totalnie. Tej takiej elegancji mody na uprzejmość? Coś takiego? Nie, żadna to nie powinna wiedzieć. Ty też źle tego używasz. No. Też cię muszę skarcić. Jaka moda na uprzejmość? Nie, uprzejmość powinna być sama w sobie. Tak. Wychowanie, savoir vivre to są podstawy. A jeżeli ich nie masz, to się naucz. Mhm. To słuchaj innych i staraj się być lepszym człowiekiem, a nie takim samym lub jakimś. Tak. Znaczy, bardziej mi chodzi o to, że teraz chyba jest trochę modne buntowanie się, albo... Zawsze było modne buntowanie się w wieku 16, 17, 18 lat, tylko że inaczej się ono wyrażało. Nie działo się to, co się teraz... Przede wszystkim nie było dostępu do różnych używek wtedy. Teraz są... No ciężko jest to wszystko zatrzymać, ale szacunek do starszych, który powinien być, tego nie ma w ogóle. I ten system wartości, co tak naprawdę gdzie jest ważne. I w tym wszystkim się zawiera gdzieś właśnie pokora na samym początku. Tak. I wartość pieniądza, wartość własnej pracy, wartość samego siebie, żeby móc docenić, to trzeba naprawdę wykonać rzetelną, ciężką pracę, a nie po jakimś pół roku czegoś, że nagle się dotknęło palcem do niebios i... Mówię, stamtąd łatwo się bardzo szybko spada, jeżeli się nie nauczy, jak tam pozostać.
A to chciałbyś mieć kogoś, komu przekażesz ten system wartości? Oczywiście, że tak. Bo też gdzieś wspominałeś o tym, że tobie się marzy rodzina, nie? Tak, i zamierzam właśnie tak. Na tym, no właśnie, jesteś zaręczony, czyli... To są sprawy moje, tak, o których nie będę mówił. A, nie rozmawiam. Że ja o moim życiu prywatnym staram się nigdy nie rozmawiać, dlatego że tutaj z butami nie chcę, żeby mi ktokolwiek wchodził w moje życie prywatne. Okay. I zawsze tego chroniłem. I jestem usystematyzowany w tej kwestii. Super, to w takim razie absolutnie respektuję, szanuję, bo uważam też to, że to jest właściwa postawa, natomiast nie wiem, czy to będzie zahaczało o prywatę, bo jestem ciekaw, czy... Jak będę miał rodzinę, już taką stricte, na pewno będziesz o tym wiedział. O, to mi bardzo miło, ale jestem jeszcze ciekaw z perspektywy kariery, czy właśnie będąc też w trochę takim pędzie jak ty, kariera... Na pewno też mi to przeszkadzało. Że jest właśnie trudno, czy jest trudniej. Na pewno, no ale też i szereg różnych jakby życiowych sytuacji, kwestii. Ja już byłem zaręczony trzykrotnie, więc to nie jest tak, że... Byłem w kilkuletnich związkach. Nie, że rocznym, półrocznym, tylko kilkuletnich, konkretnych. No, ale jakoś się to nie poukładało jeszcze do tej pory. Teraz mam nadzieję, że będzie inaczej. No, wszystko życie pokaże i zostawmy to tak. Dobrze, to słuchaj, to bardzo ci dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo dziękuję. I życzę, żeby ta wrażliwa dusza gdzieś tam... Jest silna, ale wrażliwa. Znalazła swoją drogę. No i przede wszystkim tej roli ci życzę, takiej, która cię spełni też aktorsko. Tym życzeniem nie wzgardzę. Absolutnie. Bardzo dziękuję. Michał Milowicz, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Bądźcie zdrowi, weseli i bezpieczni, bo takie mamy czasy, że musimy uważać na siebie. Hej. Dzięki za Waszą uwagę. Pamiętajcie, że podcast dostępny jest też na Spotify, Apple Podcasts i wielu innych platformach.